Hej, czyli witajcie moi kanie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Total War Warhammer. I tak jak się już ogarniemy, to trzeba rozegrać tę bitwę. Ile nie mają oddziałów dystansowych, to mnie interesuje. Mają na razie, widzę, jeden. Wychodzi na to, że mają tylko i wyłącznie jeden oddział dystansowy. To jest dla nas idealna informacja, za to jego generał już może być naprawdę dużym problemem. Rozegrajmy sobie tę bitwę i opuścimy to miasto. Opuścimy tą twierdzę, przepraszam, nie miasto, a jednocześnie paląc ją i zgarniając jak najwięcej pieniążków, wycofamy sobie generała, wycofamy ten zalążek jakiejś armii, no bo w końcu armia to jakieś jednostki pozostaną, stworzymy nową i wtedy no będziemy się starali wszystko ogarnąć. Okej, ludzie do przodu oczywiście, wychodzimy. Zwiększamy tempo. Teraz tak, co w tej armii bym chciał? W pierwszej kolejności wiadomo, oddziały dystansowe. W drugiej kolejności niech to będą włócznicy. W trzeciej kolejności, no, dość nieliczne, ale jednak oddziały piechoty. Mamy kolejnych łuczników, no to też jest dobra informacja, jeśli o to chodzi. Tych łuczników ustawmy sobie w tym miejscu. I te dwa oddziały dystansowe, nie? Nasze półdystansowe, kawalerii. Generał, powiedzmy tam. Ty tak jak stoisz. Tempo 6. Niesprzyjające warunki pogodowe, ale jakoś to wygramy, mam taką nadzieję. Ustawia się na wzgórzu, tylko że tak czy siak ja będę miał możliwość ostrzelania gościa. Dokładnie, 6 tempo. Ustawieni. To robimy grupę. Może nie tak, ale tak o. Właśnie i. A jednak ma tutaj łuczników, tak? Nie. Ma dużo mieczników, to mnie cieszy, dlatego że będzie można w nich łatwo szarżować. Ewentualnie możemy jeszcze się starać przetrwać, przeczekać tą burzę śnieżną. O ile w ogóle będzie taka opcja. Jak na razie tylko dźwięk się wyłączył. Oho. Ale nie, nasi ludzie się ustawili ok. Znaczy, raczej to samo to, że się ustawili już jest ok. Czymś tutaj wyszli, jednostkami dystansowymi. O właśnie, o właśnie, o właśnie, o to też chodzi, że może niektórzy w tych bandytów, tutaj ci powinni dostać o, niezłe obrażenia. Generał, tu ta kawaleria w tym miejscu. Ci włócznicy do przodu. Trochę jego bandyci dostali, trochę inne jednostki. Ale strzelaj cały czas, zdecydowanie. O, i piechota księdz granicznych, to mnie interesuje. Co to jest za jednostka? Czy ona jest jakaś super, czy ona jest słaba, czy jak? Was tu. Ten generał. O, i walczyć lepiej. O właśnie, i teraz to chcę. Ten manewryk wykonać. Manewryk, kurde. Jak to zabrzmiało. Fakt, bo oni szarżują na nas, zobaczcie. Nie mogę im na tyle uciec, żeby osiągnąć swój
Jakże piękny cel. Oho, straż przyboczna. Wiecie co, wycofajmy sobie naszych kuszników na razie. Oj, ci nasi nieźle dostali. A jego jednostki już nie aż tak. A kurwa, jak oni biegną, jak... Oni są jak kawaleria prawie, że. Dobra, biegiem. Łucznicy księstw granicznych. To jeszcze nie jest tak źle. Dostali ładnie. I rozwalcie tych kuszników. O Boże, czekajcie. Tam biegnijcie. Pauza. Ale dostajemy od nich, lol. Co to za jednostki są w ogóle? Niech ktoś mi wytłumaczy ich fenomen. O ile oczywiście by mógł. Zmieśćcie ich z jednej i z drugiej strony. Tutaj. Rozwalcie ich. I to nasza kawaleria główna zrobiła niestety. Nie zaszarżowała, zmniejszamy tempo. Bo ja też tutaj niestety nic nie robię w tej bitwie. Jak dla mnie za mało piechoty mamy, nie? Chociaż porażka jest pełna, pewna walczący. Czemu kurwa nie szarżujesz, no? Jak na razie jest bardzo słabo. Właśnie, rozwalić tego całego księcia z bajki. O, generał padł. I to chyba ich nawet. Nie nasz. Ej, fantastycznie. Jeb, upadek wrogiego generała. Świetnie, świetnie. Cieszy nas to bardzo. Walczy do śmierci. To już mnie nie cieszy bardzo. Tych sobie rozbijmy. A wy tam atakować? Albo tam strzelać. Fakt. Tych sobie wycofajmy. Generał może niech zaatakuje tam piechotę. Nie no, kurczę, tych kuszników, łuczników. Tych dystansowców po prostu zaatakować. Kolejne wsparcie. Tu jest piechota księstw granicznych. Widzę, że bardzo chcę otrzymać obrażenia. O właśnie, o to chodziło. Walczący, wahający się. No tego ma być więcej, nie? Oni mają się wahać w każdy dzień swojego życia, o. Was dajmy tu i tutaj na przykład. Ale ta piechota księstw granicznych jest naprawdę mocna. Dużo wytrzymuje. Na szczęście nasza kawaleria to nadrabia w miarę. Ale nasz generał już nie. No. Może być lekko nieciekawie. Właśnie, szarże. Zróbcie im szarże na plecy. To powinno ich rozwalić. O właśnie, o właśnie, o właśnie, o właśnie, o właśnie o tym mówiłem. Teraz nasz generał, niech się wycofa gdzieś tutaj, na przykład. I jednostka cała poszła w piach. No, to chodziło w sumie, nie? Teraz wylecicie tam. Nasz generał leci tu. Może nie sześciokrotne, ale... Tam na plecy. I nasz generał też niech zaatakuje w tym miejscu. Jeśli uda mu się zrobić jakąś ładną szarżę... O właśnie. Chodziło i teraz tutaj też szarża i koniec. I jeden oddział i drugi oddział załamany, pięknie. Generał niech tylko i wyłącznie dobija. Nasza kawaleria tutaj piękne ataki robi. Cię załamani, załamani, cudownie. Ktoś jeszcze walczy tylko. A, chyba wiem gdzie. A nie, na plecach nikogo nie mamy. To kto jeszcze walczy? Tu są panowie kusznicy jacyś. Oczywiście kontynuacja bitwy. Wygraliśmy z ogromnymi... O, le. Ogromnymi stratami.
Mam nadzieję, że sporo też do nas wróci jednostek. Coś tu jeszcze jest do wybicia? Nie. Ale księstwa graniczne mają fajne armie, musicie przyznać, że jednostki mają naprawdę ok. 500 ogólnie straciliśmy, tak? Bo no wróciło nam dość sporo. Bardzo dobrze, ale przede wszystkim chciałem się uwolnić spod tego oblężenia i teraz będę miał turę, żeby... Czy będę miał tą turę, czy nie? Ja, dobrze, będę miał, bo to jest mój ruch. Dopiero strać. Bardzo ładnie. Wzrost cech. Wroga armia rozbita, oczywiście. Dobra, zamku nie mogę, ale tutaj 1803 złota. Patrz, ile pieniędzy z tego można uzyskać. No tego już nie mogę. Armię stąd zabieram. Generał niech zostanie. Tak. Te dwa oddziały na razie tu. Generał no nie jest w stanie dotrzeć tam samodzielnie. I zobaczcie, miasto porzucone, bardzo ładne. Czy oni są w stanie... Drakenhof nie dotrą w dwie tury, bardzo dobrze. Cieszy mnie to niesamowicie. I tutaj mam pieniądze, to rekrutuję, nie? Więc tak, te dwa oddziały na pewno... Tu wystarczą nam pełne armie, to już nawet nie muszą być, jak wiecie, wykoksane. Jednostki, dwa... w tym miejscu mogę nawet stworzyć sobie armię Imperium, więc... Wiecie, stać mnie na to. Jeszcze przychody mamy naprawdę duże. I mogę też sobie zakończyć turę. W tym miejscu mogę coś rekrutować, no... Mogę tych... Imperialnych halabardzistów i oni ich zrekrutuje, bo to jest faktycznie jednostka, którą warto jest mieć. Płodozmiany. Jakie to są ze zbiorów? O, i tu mogę na przykład rozwinąć to. Za 1000 sztuk złota 200 więcej na turę, kurde. Jasne, że bierzemy. A tutaj na przykład? Też mogę rozwinąć, też mi to da sporo. Więc troszeczkę rozwiniemy sobie te tereny. Oczywiście rekrutacja rekrutacją trwa. I koniec tury. Zobaczymy, co tu się będzie jeszcze działo. Averlandem się w ogóle nie przyjmuje, bo to jest księstwo, które jest ok. On jest silny, ale ono ma tak zwierzę ludzi do pokonania na plecach. Co tu się dzieje? Wypad. Wchodzi mi szpiegiem, to jest bardzo niefajnie. Oho, wycofał się. No wie, że nie zdobędzie tego miasta. Ale coś jest niezadowolenie w Wurtbad. Nie cieszy mnie to ani... A wcale mnie to nie cieszy. I zaraz będzie nasza tura. Dokładnie. Czyli nic nie podzieli. Nawet zostawili to miejsce. No proszę. A co to było? Umocni region? Coś takiego? Dokładnie. Nie, no to wiecie, to jest... Bez sensu. Agent znaleziony z Trilla. A tutaj duże podatki, no proszę. Się nie dziwię, że w sumie nie byli zbyt niezadowoleni. Do szkół mogę tych 35 nieszczęsnych? No nie mogę. Mogę sobie zrekrutować... Na przykład... ten jeden oddział. Albo imperialnych włóczników. Albo imperialnych szermierzy, albo wolną kompanię bym wolał, bo ona jest dość tania, ale jest też dobra. Przetrenujmy sobie może jakieś jednostki, które nie mają pełnego... O, właśnie. Ja zaraz mam tutaj taką armię, że wiecie, nie? Nie pogardzę. Ani oni nie pogardzą, ani ja nie pogardzę. Warsztat płatnerski mi się nie przyda, strzelnica łuczników także sobie odpuszczę na razie. Tutaj wszelkie... Aha, chyba że do szkół ewentualnie. Was. Ten generał. W ogóle zróbmy tak, zróbmy tak. Ten generał, ta kawaleria to jest mus. Was. I was. I wy będziecie stanowić oczywiście zalążek nowej armii. Która swoją drogą, no już jest zbierana, więc easy. Kogoś możemy oddać na razie? Tych, bo nie mają pełnego stanu liczebnego. Tak. I tak niech to będzie. Oni też będą stanowić jakąś tam część armii. W Drakenhof cały czas jest rekrutacja, okej. Drugich czarnych rycerzy. Oni są drodzy, ale oni są cholernie mocni.
A ich po prostu chcę mieć. Upiorni królowie. No są nawet tani w utrzymaniu, nie powiem, że są drodzy. Cztery oddziały bardzo fajne, szkieletowych kuszników poproszę. Tu już gromadźmy w drak... Oj, żebym... Cholera. Drakenhof, żebym wiedział, co mam. Mam 10 oddziałów, no z generałem, no to tak, wiadomo, no tutaj trochę będzie więcej. Te jednostki dojdą, też będzie trochę więcej. Potrzebujemy dużo dystansowych, zauważyłem, że takich kuszników, coś w tym stylu. To jest jak najbardziej... okej. Okay. A tutaj nie mogę podatków podnieść, szkoda. 4 tury będzie to, co chcę. No i 2 tury. No jest super, nie? I wolna kompania też w naszej armii, czyli... jednostka, która przyda nam się, nie są niezwykle drogi. 1500 sztuk złota, rozległy cmentarz, zombie, możliwość. A zombie to są te postawy, znaczy się. Ale tak, czarni, o, szkieletowi kusznicy na przykład, kolejne jednostki. No nie wiem, czy to tak mi na tym zależy w tej chwili, bo tak targowisko to już bardziej bym chyba, ale najpierw te drogi. Troszeczkę mimo wszystko rozwiniemy. Rozwijmy tutaj. Dobra. Mimo wszystko, niech te zbiory będą. Niech te zbiory sobie rozwiniemy, bo one w międzyczasie dają nam naprawdę dużo pieniążków. Największa frakcja, to jest dobra informacja. Okej, okay, zapiszmy sobie grę. W ogóle zauważyłem, że cały czas piszę na Sylwania 5. Więc sobie już awansujmy, pomimo tego, że to jest odcinek 7, a nie 6. To bądźmy to jedno w dół na przykład. Żeby sobie potem nie mieszać, że z 5 na 7 przeskakujemy, po prostu te save'y są po to, żeby były. Takie tam logiczne stwierdzenie po to, żeby były. No nieważne. Wielkie Księstwo, Ostland i tak dalej, one na razie oczywiście nam nie zagrażają, chyba że jakaś krucjata zostanie zwołana, to już będzie lipa. Ale przed krucjatą jestem w stanie stwierdzić, że nawet w tej chwili jestem w stanie się... Kurde, ale to, żebym powiedział... Nie, no myślę, że tak, żeby to logicznie zabrzmiało, nie? Myślę, że jestem w stanie się obronić przed krucjatą jakąkolwiek, gdyby została w razie wóz... Zwołano. Averland, wykryty... Kryty agent. O, mimo tego, że już nie ma tych plonów i tak dalej, zobaczcie, że są mniejsze. Tutaj, tak? Nie, czekajcie, ja chcę sprawdzić. Teraz mam tak, 136, a ile będę miał potem, bo nie pokazuję tego... tego wzrostu. Czyżby nam się komputer zbugował i nie chce zająć tego miejsca? Ja tam nie będę narzekał. To nawet może być rebelianckie, nie? To może się... To wtedy będzie lepiej, bo on będzie musiał to pokonać. A nie ja. Więc już będę zadowolony. I teraz tak. Was, panowie, i do szkół. Kogo chciałbym? Na pewno was. Na pewno was. I coś jeszcze? Tutaj przywiozłem takiego... W ułamkach? Nie. I bardzo dobrze. I w tej armii mówię, no, dużo kuszników. Na to chcę postawić. No i teraz te dwa oddziały doszkolić, nie? W różnej kolejności, ale to akurat mało znaczące. Dwa oddziały kuszników. Wiecie, my będziemy, możemy mieć troszeczkę więcej nawet niż tyle, ile w armii może być. Bo ja ich sobie po prostu wyślę gdzieś w inne miejsce. Może nie. Może też nie przesadzajmy z tą ilością, bo będzie tyle, że nie będziemy w stanie tego do końca wyżywić. Ej, a po co ja was mam, nie? Zabierają mi tylko slot w armii, a nic nie dają. Helobardzistów imperialnych. Słuchajcie, zobaczcie, mamy ich już i... A weźmy jeszcze jedno oddział, będziemy mieli 4. Będzie to nasz niezły środek. Taki naprawdę solidny. I w tym miejscu może tych kuszników chciałbym właśnie do tej armii dosłać, bo tutaj mamy... Raz, dwa... Mało mamy, tylko 3 jednostki. To ja chcę mieć 4. Zaczyna nam za bardzo imperialną armią tutaj śmierdzieć. Są dobre jednostki, fajne doświadczenie i tak dalej. A tutaj ile mamy znowu? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. No bez jaj, no tutaj 8 też być nie może, więc sobie przejdziemy na razie w las. Tymi dwiema jednostkami, powiedzmy. Chyba nie zauważy, nie? Ja sobie powymieniamy ich po prostu. I tak będzie najłatwiej. Koniec tury. Ojejku, jak nagle nam skoczyło minus 1400. Kult wampiru 20%, niewiele. A zrekrutujmy sobie tego księdza. Aha, mogę, nie mogę. Mogę, nie mogę. Mój Jezus, jak on ryczy. No się... No ryczy.
Nie odchodziły, nieważne. Kapłan raz, kapłan dwa. I koniec tury, ale najpierw sobie zrobię tego, ten mały myk z zakończeniem nagrywania i wznowieniem. Okej. Okay. Koniec tury. Wspaniałe księstwo Rejklandu. Kiedy w końcu został zajęty, chociaż przez Averland, nie przez Averland, tylko przez tą drugą frakcję. W sumie to pierwszą, bo jest pierwsza na liście. Ej, chyba trzeba będzie zaraz tutaj sprowadzić do Wurtbed jakieś połówkę armii. Zrekrutować, sprowadzić tam i rozpocząć inwazję na Pottingę. O proszę, jak ładnie wyglądają zwierzoludzie. Ciekawe, właśnie to jest ciekawe, jak oni będą rozwiązywać w nowym Warhammerze, nowym Total Warhammer. Będzie właśnie temat zwierzoludzi. Ranga Ragnara. Mój panie, jeden z władców zrobił Erika Ragnara, a nie Wojciecha Ragnara? Aha, dzień dobry, krasnoludy. Ej, to nie są jednostki sympatyczne. Idź kapłanie tu, bo jest tylko 23%. 70, 35. Poczekaj, jak podejdę tu. O właśnie, co nie mają? Jejku, 13, 15. No to jeszcze nie są aż takie twarde te knypki, ale jednak to są knypki niezłe. Dobra, mamy jakąś... Nie, gdzie oni są? Ci kusznicy tu są, dobra. Stwórzmy w końcu tą armię, taką jaką ja bym chciał mieć. Czyli tego pana przesyłamy tu. Dwa oddziały kawalerii mus. Ci są przetrenowywani. Pięć oddziałów. To jest absolutnie. Szkieletowych włóczników też mamy sporo. Mamy mało jednostek walczących wręcz. Gdybyśmy zrobili upiornych królów do naszej armii więcej. Przyśnijmy sobie jeden oddział tu. Jeden ewentualnie oddział. Tych władców krasnoludów zaraz też trzeba. Znaczy krasnoludy też trzeba będzie zaraz uciszyć. Żeby mi tak nie łazili. I was dam w zamian za. Gdzie ten oddział? Tu. To jest tras. A was dam w zamian za. Może nie imperialnych, ale za tych. Pik. No, no za te jednostki, które dałem. Przerzucam ich tu oczywiście. W tym miejscu też możemy teoretycznie zrekrutować sobie wolną kompanię i to nie będzie głupie, dlatego że tu już się pojawiają jakieś jednostki. Je będzie można bardzo łatwo odeprzeć. Raport budowy, o właśnie. Tu się płodow zmian budował. Było 130. Dobra, jest 136. Czyli to zależy od zbiorów po prostu. Co też jest ciekawe. I pomimo tego, że tak, tu mamy bardzo potężną armię, którą moglibyśmy już na przykład rozbić tych panów. Myślę, że to nawet nie byłoby takie głupie, gdybyśmy się pozbyli tej armii, bo jednak on zacznie łączyć te swoje jednostki. 23 minuty mamy, słuchajcie. Zdążymy, nie? Zróbmy sobie save'a, Sylwania B. Bum, bum, ładnie. 3 do 2. Nie wiem jakim cudem. Znaczy, że on ma taką. Że mimo wszystko ma te dwa punkty. O, o to mi chodziło. Zobaczymy, jakie też. Jakież to będzie miejsce. Ja sobie wyobrażam, co by było, gdyby tutaj był most na przykład. I te nasze lisze z trzema jednostkami pikinierów na przykład ustawić, i tylko na moście, nie? I przeciwnicy musieliby przekroczyć most. To ja po prostu, wiecie, automatyczne zwycięstwo. Znaczy automatyczne, trzeba byłoby za każdym razem rozgrywać, ale to nawet nie trzeba byłoby myśleć, po prostu wiesz, że masz zwycięstwo dzięki temu. I to jest też ciekawe, o, teraz to co będziemy robić, to myślę, że to będzie dość ciekawe. Oni właśnie będą tą swoją falangę tworzyć, oni będą walczyć dla nas przeciwko swoim w sumie pobratyńcom. Ta piechota niech sobie stoi w tym miejscu, gdzie jest ta nasza inna piechota? O, na przykład wy. Po tej stronie. Jeszcze są jacyś włócznicy? Są. I to są te oddziały, które też na przykład będą po tej stronie. I zobaczcie, i na tym będzie polegać cały nasz motyw armią. Kontrola, grupa. Na piechota nie jest do niczego potrzebna.
Zróbcie tak, żebyśmy. Zrób tak, żebyś mógł podejść i mieć zasięg po prostu. Aha. Stop. I już stop, robimy. Po prostu stań w ten sposób. Koniec pauzy. I bum. I masz zasięg i robisz to. Przynajmniej miałeś przez chwilę. Jep, 16-17%. To jest moc. Myślałem, że tam coś było, ale to chyba bug graficzny nagle jakiś skoczył. Dobra. Pamiętajcie, żeby też nie... O właśnie, zobaczcie, nie wyrywajcie swoich jednostek tak do przodu od razu. Ja je wysłałem i tak bliziutko. A właśnie, muszkieterzy. Oni będą chcieli zaatakować te nasze jednostki. A nie, oni walą cały czas w armię, oni są jakieś zbugowane. Znaczy przeciwnicy nasi, moim zdaniem, są zbugowani z lekka. Bo jednak, no to nie jest logiczne, nie? Też do tyłu i wycofajmy sobie troszeczkę. Ej, bym zapomniał, nie? Oni mi zaczną uciekać. Pauza. I bum. Znaczy pauza. Kfu, co ja powiedziałem. Właśnie, żeby nie uciekali. Pikinierzy nuln. To jest ważne, żeby tych pikinierów rozwalić w miarę jak najwięcej. Jeszcze, albo tutaj powiedzmy, tymi się... O właśnie, o kurczę, bo ja ich nie zobaczyłem. Tu coś na mnie jednak szarżuje. Oj, tu też jest ważna sprawa. Bo... O, już nie muszą wracać. Dobra. Ci kusznicy troszeczkę do tyłu, naprawdę, troszusieńkę. A wy oczywiście strzelać w nich. Tutaj to was nie zatrzymuje. Wierzcie mi. Jedyne co ja bym chciał... Kurczę, oni tak stoją troszeczkę na skraju tych jednostek. O, w ten sposób. Panowie, tu biegiem. Co wy robicie? What the fuck? Być może ja im kazałem kogoś ostrzeliwać, ale to było głupie w tej chwili. To co moje jednostki zrobiły. Tutaj oczywiście tam. Do przodu się nie pieprzymy się z przeciwnikiem. W tych baranów strzelać, bo tutaj coś do mnie chce podejść. Myślę, że są fajni. Oni jeszcze, zobaczcie, no oni mają to przerażenie, nie? Oni nie mogą za bardzo podejść do naszych jednostek. Zmiana prędkości. I to jest chyba koniec. Nie uciekli, nie? Dużo uciekło, ale to już powiedzmy sobie szczerze, że spora część naszych wrogów po prostu zginęła, tak? Nic na to nie poradzisz. O właśnie. Sru, sru. I załamani totalnie, nie? I co jest? Jeszcze żyje? Dobra, może nie tak. To jest złe. W tej chwili mamy za dużo ludzi naszych. O, i właśnie w ten sposób. Myślę, że ci też powinni się za chwileczkę załamać. Kontynuuj. Jedyne co mówię, nam potrzeba to ewentualnie tej kawalerii, żeby dobijać przeciwników, żeby tak nie uciekali zbytnio. Kto to widział, że przeciwnik uciekał, nie? Jeden. O, chyba załatwili go snajperzy. Dobra, dawać. A tu są panowie jeszcze jacyś. Któryś tam legio ucieka sobie. Zabijam ich, czy nie? Znaczy, ilu ich zabiją może? Z tego co widzę, cały czas chyba muszą zmieniać pozycję, dlatego nie będą strzelać tak dokładnie. 88%. Myślę, że zginęło ich 3/4 armii. Tam jednak bardzo, bardzo dużo ich uciekło. To może nawet nie 3/4, takie 2/3. Czyli z 600, 400, nie? Myślę, że nie wiem ile oni mieli w armii. Ale spodziewałem się, że gdzieś tyle. Wow, więcej nawet. Jakiś tam głupi kapitan pewnie był, nie? Który nic nie znaczył. Ej, no to wynik naprawdę bardzo sympatyczny. Mamy akurat 29 minut nagrania, więc ja nie widzę najmniejszego problemu, żeby w tym miejscu zakończyć odcinek. Tych panów sobie oczywiście stracić. Poczekamy, jakieś newsy dojdą, informacje z nadrzeki. Bardzo ładnie. I nie cofamy się chyba, nie? Tylko lecimy dalej tego pana. Boom. I dostanie nawet wsparcie z miasta. O, zobaczcie. Słuchajcie, rozegramy sobie tę bitwę zaraz. Ale ja w tym miejscu wam podziękuję. Zapiszę sobie grę jako Sylwania numer 6. I trzymajcie się. Do usłyszenia. Bye, bye.